Dawniej ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska. Dziś wiemy o niej sporo. Na przykład to, że powstała około 4,5 miliarda lat temu. Jest kulista i stale się obraca. Nie tylko wokół Słońca, ale wokół własnej osi. Zapraszam na lekcję. Ziemia stale się obraca wokół własnej osi, którą nazywamy Osią Ziemską. Jeśli chciałby się sobie jakoś wyobrazić, to byłaby to linia prosta przebiegająca przez oba bieguny i środek wnętrza Ziemi. Przez to, że Ziemia się obraca, jest nieznacznie spłaszczona w okolicach biegunów, ale to spłaszczenie jest na tyle niewielkie, że możemy powiedzieć, że nasza planeta jest kulą. Jej kształt przedstawia globus czyli taki model naszej planety. Globus, podobnie jak nasza planeta, może się obracać wokół osi Ziemi. Być może Twoją uwagę zwróciły białe linie na naszym globusie niektóre z nich to południki czyli linie biegnące z północy na południe i łączące oba bieguny. Jeśli przyjrzysz się bliżej, to zauważysz, że wszystkie one mają jednakową długość. Za południk zerowy przyjęto południk przechodzący przez obszar Europy. Z kolei równoleżniki to linie krzyżujące się z południkami pod kątem prostym. Przebiegają ze wschodu na zachód, a ich długość jest różna. Najdłuższy jest równoleżnik leżący w połowie odległości między biegunami. To równik. Jeśli kiedyś będziesz w Ekwadorze, koniecznie odwiedź miejscowość Mitad del Mundo co z hiszpańskiego oznacza środek świata. Żółtą linią oznaczono tam przebiegający przez ten kraj równik. W miarę oddalania się od równika długość równoleżników maleje. Nie tylko najdłuższy równoleżnik ma swoją nazwę. Ten równoleżnik to koło podbiegunowe północne. To zwrotnik raka, to zwrotnik koziorożca, a to koło podbiegunowe południowe. Jak myślisz, ile mamy południków i równoleżników? To podchwytliwe pytanie, bo moglibyśmy ich narysować nieskończenie wiele. Pamiętać należy jednak, że te południki i równoleżniki, które chcemy narysować, powinny przebiegać w regularnych odstępach. Na globusie tworzą one siatkę geograficzną, a na mapie siatkę kartograficzną. Wyznaczają one kierunki geograficzne i odpowiadają kierunkom głównym w terenie. Kulę ziemską możemy umownie podzielić sobie na półkulę. Za płaszczyznę podziału możemy obrać sobie równik. Będziemy mieć wtedy półkulę północną i południową. Płaszczyzną podziału może być też południk 0 stopni i będący jego kontynuacją południk 180 stopni leżący po przeciwnej stronie Ziemi. Podzielą nam one Kulę ziemską na półkulę zachodnią i wschodnią. Możemy to także przedstawić na mapie świata. Dzięki takiemu podziałowi na półkule łatwiej opisać położenie punktów i obszarów. Zauważ, że nasz kraj leży na półkuli północnej i półkuli wschodniej. Przyjrzyjmy się jeszcze kontynentom. Zajmują one jedynie jedną trzecią powierzchni naszej planety. Reszta to woda. Zauważ, że więcej kontynentów znajduje się na półkuli północnej. Ale czym właściwie jest kontynent? To po prostu duży obszar lądowy, otoczony wodami mórz i oceanów. Mamy siedem kontynentów: Europę, Azję, Afrykę, Australię, Amerykę Północną i Amerykę Południową oraz Antarktydę. Jak myślisz, który z nich jest największy, a który najmniejszy? Pokazuje to ten wykres. Największa jest Azja, a najmniejsza Australia. Nasza Europa jest druga od końca. Jako ciekawostkę powiem Ci, że w rzeczywistości Europa i Azja tworzą jeden kontynent Eurazję. Czemu wobec tego dzielimy je na dwa kontynenty? To ze względu na występujące między nimi różnice historyczne i kulturowe. Ale wróćmy jeszcze do naszej planety. Dwie trzecie to wody i to wody słone tworzące jeden wielki ocean światowy. Umownie dzielimy go na pięć dużych obszarów, którymi są ocean spokojny, nazywany też Pacyfikiem, ocean Atlantycki, nazywany Atlantykiem, ocean Indyjski, a także ocean Arktyczny i ocean południowy. Największy jest ocean spokojny, a najmniejszy ocean Arktyczny. Zapamiętaj najważniejsze: południki są równej długości i łączą bieguny kuli ziemskiej. Równoleżniki mają różną długość i przecinają południki pod kątem prostym. Płaszczyzna równika dzieli kulę ziemską na półkulę północną i półkulę południową. Płaszczyzna utworzona przez południk zerowy i południk 180 stopni dzieli kulę ziemską na półkulę zachodnią i półkulę wschodnią. Na Ziemi jest 7 kontynentów. Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Antarktyda, Europa oraz Australia. W skład Oceanu Światowego wchodzi pięć oceanów: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Południowy i Ocean Arktyczny.